I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swojego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. Stop. Słuchajcie, nie będę tego tak czytał, dlatego że ostatnio czytałem tę historię na lekcji religii i kiedy przeczytałem tę historię, nagle jakieś dziecko zapytało: proszę księdza, a co to jest August? Albo co to jest Kwiryniusz? Albo co to jest brzemienna? I nagle sobie zdałem sprawę z tego, że dzieci nie rozumieją tej historii, nie wiedzą, o co chodzi, ale pomyślałem sobie też w momencie, kiedy zacząłem im opowiadać bardzo współcześnie tę historię o tym, że dwójka młodych ludzi szła do pewnego urzędu, do pewnego miasta, wyszukiwali miejsca nawet w internecie, daleko zabrnęliśmy w opowiadaniu tej historii, ale uzmysłowiłem sobie, że nawet my dorośli tę historię wpuszczamy jednym uchem w święta i zaraz w drugi dzień świąt ją wypuszczamy, bo ona jest tak jakby zarezerwowana tylko na ten czas świąteczny. To jest taki cukiereczek, taki dodatek na wigilijne nabożeństwo, na wigilijny stół, żeby było ładnie, żeby było kolorowo. Ale czy my w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, co ta historia za sobą niesie? W jakich warunkach Maria z Józefem szli do spisu, jakie lęki, obawy towarzyszyły ich życiu. I pomyślałem sobie, że chyba też tak i dzisiaj jest. My siadamy do stołu wigilijnego, świątecznego. Chcemy niejako zapomnieć przez 2 czy 3 dni o tym, co dzieje się wokół nas, a myślę sobie, że właśnie ten czas świąteczny, ten czas przy wigilijnym stole jest doskonałą okazją również do tego, by oprócz spotkania z rodziną pomyśleć chociażby o tych, którzy są w Aleppo, gdzie jest wojna, gdzie jest głód, gdzie są gwałty, gdzie jest mord na cywilach, gdzie jest mróz, gdzie wszyscy dookoła zapominają o tym, co tam się dzieje, bo są właśnie święta, bo są układy polityczne, społeczne. Moi drodzy, czy rzeczywiście święta są po to, żeby zapomnieć o życiu? Czy raczej po to, żeby zdać sobie na nowo sprawę z tego, że Jezus przychodzi właśnie też i w te miejsca, może przede wszystkim w te miejsca, do ludzi biednych, chorych, potrzebujących, do każdego z nas, po to, by nas ratować, by nas zbawić, by przynieść nam pokój, o który tak bardzo zabiegamy. I moim życzeniem dla siebie i dla was w ten szczególny świąteczny czas, na te święta, niech będzie to, byśmy właśnie przy wigilijnych i przy świątecznych stołach, pomimo tego wspaniałego, rodzinnego, cukierkowego wręcz nastroju, nie zapomnieli o tym, który narodził się w nędznej szopie na sianie w Betlejem, który przyniósł nam dar zbawienia, ale też o tych wszystkich, którzy bardzo potrzebują pokoju w swoich sercach, pokoju w każdym dniu i poczucia tego, że ktoś o nich myśli i o nich nie zapomniał. Błogosławionych świąt.